Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie premierze, opozycja może przede wszystkim odpowiedzialnie, a głupio to wy robicie. Odpowiedzialność to jest życie i zdrowie Polaków. Odpowiedzialność to jest ustawa o obowiązkowych szczepieniach i odpowiedzialność to jest ustawa o paszportach covidowych. To jest odpowiedzialność. Za tym opowiadają się lekarze, pielęgniarki, pracownicy służby zdrowia. Tego chcą Polacy. A dlaczego wy tego nie chcecie? Bo słupki poparcia kładziecie na szali życia i zdrowia. Bo wolicie, żebyśmy zajmowali się tym, czy PiS będzie miał odpowiednią ilość mandatów, czy nie. Otóż tego Polacy nie rozumieją. Panie premierze, ja składam wniosek formalny o to, żeby zrobić przerwę. Konwent Seniorów i nareszcie po wielu, wielu miesiącach wprowadzić do porządku obrad ustawę o obowiązku szczepień. 105 tysięcy ludzi umarło. 17 tysięcy od momentu tej ustawy. Panie premierze, zróbmy to nareszcie dla Polski i dla Polaków. Dziękuję bardzo. Panie pośle, 5 minut przerwy państwu wystarczy.